nawet tygodnie, pokazały, że tych wypadków jest dużo. Niektórzy specjaliści mówią, że to są spektakularne wypadki, dlatego że procentowo one, to nie jest wielki problem w wypadkach komunikacyjnych w Polsce. Za to jest to problem, który no, jest widoczny, dlatego że istnieją tam monitoring, kamery, istnieją inni użytkownicy drogi, którzy posiadają aparaty fotograficzne czy kamery. Jest dużo świadków. No i ten pociąg, który uderza w samochód, w autobus, w ciężarówkę, to rzeczywiście robi wrażenie. Od początku tego roku na polskich torach połączonych, krzyżujących się z polskimi drogami zginęły 34 osoby. I do tej pory było ponad 130 takich zdarzeń na polskich drogach. I właśnie tak tym tematem zajęła się Urszula Żółtowska-Tomaszewska. Przedstawia reportaż To nie musisz być ty. W lipcu 2018 roku doszło do 29 wypadków i kolizji na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. Od początku 2018 roku wypadki i kolizje 127, osoby zabite 34. Mirosław Siemieniczyk, Prasowej Polskiej Linii Kolejowych. To było wiosną, wczesną wiosną. To proszę spojrzeć tu na nagrania. Gdyby nie było kamer, gdybyśmy chcieli opowiadać o takiej sytuacji, prawdopodobnie część osób by nie uwierzyła. Ci gangsterzy, niestety, ze względu na obowiązujące obecnie w Polsce prawo i zmiany, jakie wprowadziła Platforma Obywatelska, nie ma dziś szans na to, aby wrócić od strony prawnokarnej do odpowiedzialności tych osób. Może natomiast dążyć do tego, aby ujawnić, że pewne okoliczności i fakty, które są pewnością mogą mieć charakter kompromitujący, mogą wiele mówić o początkach tworzenia się wielkich fortun i sfery wpływów w różnych obszarach funkcjonowania III RP. Dariusz Przywieczerski za oba przestępstwa został skazany na karę po 2,5 roku więzienia za każde z nich. Jednak w wyniku wyroku łącznego i kary łącznej usłyszał wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności. W ciągu najbliższych 5 lat możliwy jest kolejny kryzys gospodarczy, prognozują eksperci. Taki scenariusz przewiduje 77% szefów banków w Polsce. Powodem mają być procesy dezintegracyjne w Unii Europejskiej, a także wojny handlowe na świecie. Emocje studzą inni ekonomiści, wskazując na doświadczenia państw z poprzedniego kryzysu i dobrą koniunkturę gospodarczą naszego kraju. Ostatni ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych przypadł na lata 2007-2009. W największym stopniu spowolnienie gospodarcze objęło Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Z czasem jego skutki odczuła jednak cała Unia Europejska. Teraz media spekulują o możliwości powrotu kryzysowego we wspólnocie. Przekonanych ma być o tym większość bankowców w Polsce. Tego stanowiska nie podziela główny ekonomista PKN Orlen dr Adam Czyżewski. Światowe gospodarki wyciągnęły wnioski z poprzedniego kryzysu. We współczesnym świecie wydaje mi się, że od czasu poprzedniego kryzysu ta czujność nie została uśpiona. Jednak ciągle jeszcze ślady czy blizny po tym kryzysie są w postaci zadłużenia, w postaci nierówności, w postaci wielu innych takich zjawisk gospodarczych. Kryzys ma objawiać się spowolnieniem wzrostu gospodarczego i silnym odpływem kapitału, wzrostem rentowności obligacji i zmienności kursów walut oraz pogorszeniem na rynku pracy. Jak podkreśla ekonomista Jarosław Kusiek, kryzys pojawia się niespodziewanie i nie sposób go przewidzieć. Zawsze zapalnikiem w przypadku kryzysu jest sytuacja niespodziewana, która powoduje, że w ekonomii powstaje pewien pad. Nie sytuacja, że coś się polepszy lub pogorszy, tylko musi dojść do pewnego pada, w którym w momencie, kiedy dojdzie do takiego pada, jest stan, kiedy rządy nie mogą nic zrobić z jakąś tam sytuacją. Jednodajne prognozy mogą wynikać z faktu, że kryzysy gospodarcze występują regularnie co kilkanaście lat. Obawy bankowców pojawiają się w momencie, gdy gospodarka strefy euro jest w najlepszej kondycji od 10 lat, a gospodarki krajów spoza Unii Walutowej rosną jeszcze szybciej. W Polsce w okresie od stycznia do lipca tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 6 miliardów złotych niż w tym samym okresie roku. Wciąż rosną wpływy z podatku VAT, jednak na koniec tego roku przewidywany jest deficyt w wysokości 41,5 miliarda złotych. Aktualny kryzys
kryzys mógłby być bolesny dla naszego kraju, zauważa ekonomista dr Bartosz Michalski. Tutaj chciałbym wskazać przede wszystkim na nasze uzależnienie eksportowe od rynków europejskich. W związku z tym, gdyby tam spadł optymizm konsumencki, gdyby tam zmniejszyły się zakupy, gdyby tam spowolniła się po prostu cała koniunktura gospodarcza, to wtedy nasze firmy mogłyby mieć problemy ze sprzedażą swojej produkcji właśnie na rynki krajów Europy Zachodniej. Źródła przyszłego kryzysu bankowcy widzą w sporach wewnątrz Unii Europejskiej oraz wojnie handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. To ciągły wyścig gospodarczy, zauważa doktor inżynier Andrzej Michalak z Akademii Morskiej w Gdyni. Chiny bardzo mocno próbują wejść w rynek nie tylko azjatycki, ale też w rynek amerykański. A poprzez to, że cały czas dynamicznie próbują rozwijać swoją ekspansję nie w Afryce i w krajach też Bliskiego Wschodu, ich znaczenie gospodarcze jest coraz większe. Chińską ekspansję Stany Zjednoczone próbują osłabić cłami na chińskie produkty. Wpływ Stanów Zjednoczonych pogłębia się deficyt handlowy Waszyngtonu z Pekinem. Bankowcy przekonują, że problematyczne ma być także wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według Adama Czerzewskiego Brexit przyniesie więcej negatywnych skutków dla Brytyjczyków. Wielkiej Brytanii przetwierdzi, że warto powtórzyć, że to, bo dzisiaj po prostu Brytyjczycy wiedzą, z jakimi kosztami dla nich może się to łączyć. Więc ta sytuacja jest, jak to się mówi, dynamiczna, nieprzesądzona jeszcze. No, w zasadzie zakłada się, że ten Brexit będzie, ale nie w 100%. Czy rzeczywiście światową gospodarkę znowu dotknie kryzys, okaże się za kilka lat? Na plaży, w środkach komunikacji miejskiej, a nawet na motocyklach. To tylko niektóre miejsca, w których czytano dziś przedwiośnie Stefana Żeromskiego. W Ogrodzie Saskim para prezydencka zainaugurowała kolejne narodowe czytanie. Narodowe czytanie odbywa się w szkołach, przedszkolach, szpitalach, więzieniach, bibliotekach, muzeach, a także w domach opieki społecznej oraz aż w 142 teatrach. Czytane jest na setki różnych sposobów, we fragmentach, w całości, z podziałem na role, głośno, publicznie, ale też w domowym zaciszu. W tym roku akcja ma rekordowy zasięg. Jest prowadzona w 2930 miejscach. Na wodzie w Świnoujściu, pod ziemią w Opatowie, na motocyklach w Kleczewie, na wydmach na Helu, na plaży w Rewalu, także w środkach komunikacji miejskiej, na przykład w Sobółce, w Żorach, a także w Szczecinie. Przedwiośnie najlepiej pasuje do narodowego czytania w roku świętowania stulecia niepodległości Polski, prezydent Andrzej Duda. My patrzymy na nią także jako na wielką opowieść o dziejach naszego narodu i wielką opowieść o naszej historii, ale także o tym, co się wtedy działo, jak kształtowała się sytuacja ekonomiczna kraju, jak ludzie żyli, do czego dążono. To wszystko można wysłuchać na kartach właśnie przedwiośnia Stefana Żeromskiego, z którego wypływa cały czas to wielkie zdanie, że Polska potrzebuje wielkiej idei. W narodowym czytaniu uczestniczyli zarówno starsi, jak i młodsi oraz rodzice z dziećmi. Polacy czytają książki o różnorodnej tematyce. Głównie lektury. A jak do szkoły dojeżdżam, jakieś książki fantastyczne. Ja sobie się dużo czytam. Bardzo lubię polską literaturę. No i też tutaj chcę też gazetkę znaleźć. Uwielbiamy czytać i robimy to codziennie, wieczorem bądź rano, wtedy kiedy dziecko się skupia, jest wyspane. Mamy mnóstwo książeczek i będziemy pielęgnować tą tradycję przez wiele, wiele lat, bo telewizora nie mamy. Córka w tej chwili 5 lat i ma wielką miłość do czytania, także myślę, że im wcześniej zaczniemy, tym lepsze będą efekty. Tak? Tak. Czytać zawsze warto, bo czytanie rozwija horyzonty i jak się pięknie mówi, kto czyta, ten żyje wiele razy. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta od 2012 roku. W Wielkiej Szyszki na Litwie odbył się uroczysty pogrzeb trzech odnalezionych na terenie Wileńszczyzny żołnierzy Armii Krajowej. Po ponad 70 latach zostali oni pochowani w kwaterze wojskowej tamtejszego cmentarza parafialnego. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi prace poszukiwawcze i ekshumacje na terenie Wileńszczyzny już od zeszłego roku. W ich czasie odnaleziono ciała kilku żołnierzy Armii Krajowej. To m.in. szczątki kaprala Edwarda Buczka, pseudonim Grzybek, a także
także rozstrzelanego przez Sowietów podporucznika Wojciecha Stypułę, pseudonim Bartek, oficera 4 Batalionu Nowogródzkiego Okręgu AK. Trzecie niezidentyfikowane ciało żołnierza odnaleziono niedaleko Ejszyszek. Takich bezimiennych grobów polskich żołnierzy jest jeszcze wiele. Dziś dzięki pracy IPN-u kilku z nich, których nazwiska udało się poznać, zostało z udziałem asysty wojskowej pochowanych na cmentarzu parafialnym przy kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach. Uroczystości pogrzebowe poprzedziła msza święta. Odprowadzam nas, powracam do swoich, jak powiedział jeden, złożąc wierszy, kończy się wojąc zimna w Łączce, żeby nie urwać najmniejszej kosteczki. Wracamy do swoich widzieliśmy pochodu w mieście żołnierza. Mówił kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie ksiądz Tomasz Trzaska, bo tak jak ci żołnierze wypełniając swój obowiązek bronili ojczyzny, tak my Polacy dziś musimy wypełnić swój obowiązek wobec tych bohaterów, podkreśla wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. Prowadzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji spotkania z mieszkańcami, rekonesans terenowy oraz poszukiwania pozwalają wyznaczyć kolejne miejsca do prowadzenia badań i ekshumacji grobów Polaków, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej. I to wszystkie wiadomości na teraz. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejne informacje dnia do telewizji Trwam. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na północnym wschodzie wzrastające do dużego i wówczas słaby przelotny deszcz. Temperatura od 20 stopni na Podkarpaciu i nad morzem do 25 stopni na Śląsku i ziemi lubuskiej. Na Podłużu Karpackim chłodniej 18-19 stopni. Wiatr słaby na ogół północny i północno-zachodni. Na barometrach jutro maksymalnie 1012 hektopaskali. Poważne podejście badam po prostu całokształt wszystkich okoliczności, które spowodowały, że takie zdarzenie miało miejsce i zakończyło się tragicznie. Bardzo często w postępowaniu karnym, w postępowaniu sądowym i cywilnym dokonywane są pewne uproszczenia, no bo w tym momencie trzeba stwierdzić po prostu, czy ktoś zachował się zgodnie z przepisami, czy nie. Natomiast nie badane są wszystkie okoliczności. Z mojego punktu widzenia, pomimo, że tych wypadków stosunkowo jest niewiele, to te wypadki niewiele powinny się zdarzyć. Mam przed sobą tutaj raport Najwyższej Izby Kontroli, który był przeprowadzony w latach 2015-2016 i pewne stwierdzone wtedy przez nich kwestie są generalnie rzecz biorąc porażające. Tam stwierdzono m.in., że 70% przejazdów kolejowych nie było odpowiednio oznakowane w sposób prawidłowy znakami drogowymi, wskaźnikami kolejowymi. Ponad połowa nie była utrzymana w należytym stanie technicznym. Komunikacja Najwyższej Izby Kontroli. Mamy także pokazane statystyki, jak polskie przejazdy kolejowe wyglądają na tle przejazdów europejskich. Otóż mamy jeden z największych w Europie przejazdy, gdzie nie ma jakiegokolwiek systemu zabezpieczenia. I teraz taka refleksja. Człowiek w naszej radiowej kaplicy, nieprzewidywalny. Przenosząc się tutaj przed Pana Jezusa, przed Matkę Najświętszą, statuę, która jest patronką radia. I módlmy się o poszanowanie krzyża Pana Jezusa w naszej ojczyźnie, w intencji życia dzieci poczętych, nienarodzonych, za chorych, cierpiących, samotnych, za ojca Jana, kocha jego mamę, panią Józefę, księdza biskupa Józefa Zabitkowskiego, chorych z naszych rodzin, za Radio Maryja, za wszystkich ofiarodawców, współpracowników.
tak żyjących, jak zmarłych, oraz za naszych nieprzyjaciół, prosząc o przemianę serc i w intencjach modlących się z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół wszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Prośmy o wiarę, nadzieję i miłość dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Służebnica Pańska. Oczywiście do tej... Słusznie pan redaktor się uśmiecha, natomiast na przykład Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoce łona Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas z ducha piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pogratuj nas pod modlitwę i pod skarbacia młodego się małżeństwo. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Dwie matki. Pan Maciej Groński z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego tutaj tak niewerbalnie pokazywa, że jednak nie zgadza się z Panem, do końca z Panem stwierdzeniem, ale to, o tym za chwilę oddaję Panu głos. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O mój Jezu, przebacz nam Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać tę modlitwę. Podjęła się rodzina Sparczewa. Bóg zapłać. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Cud do życia. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, że dotrzymamy słowa i wygramy te wybory samorządowe. Chcemy kontynuować dobrą zmianę. Teraz najbliższy protek do przeskoczenia przed nami to wybory samorządowe. Musimy w tych wyborach zwyciężyć i zwyciężymy.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Teresa z Biszczy. Bóg zapłać tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Moje jest Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty między niewiastami.
błogosławionego poczynu do Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zakończę raz na modliwości z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W domu Ojca. Przecinający torowiska, bądź torowiska przecinające drogi. Nie chcę tutaj wyróżniać żadnego systemu transportowego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci mi Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
zamykane są zapory. Natomiast Oczywiście należałoby dążyć do tego, żeby przynajmniej wzrastała liczba przyjazdów kategorii B. Automatycznie uruchamiamy, ponieważ zabezpieczenie przy mocy korzystania jest najbardziej kosztowne.
No tak, ale tym czynnikiem bezpieczeństwa, panie dyrektorze, tym czynnikiem bezpieczeństwa na przejeździe, takim malutkim, lokalnym, gdzie pociąg jeździ raz na jakiś czas, jest również kwestia pewnego przyzwyczajenia. Jeżeli mieszkańcy wiedzą, że pociąg tam przejeżdża raz na dwa tygodnie, a są takie przejazdy przecież kolejowe, to zdarza się na tych przejazdach, że ja znam właśnie spod Warszawy, tutaj pan Maciej Wroński przywołał Pruszków, ja też z Pruszkowa znam sytuację, kiedy pociąg przejeżdżający przez centrum miasta, bo tam taka była bocznica kolejowa, się uderzył samochód, bądź samochód. Pan Mareczek się nie chce przyznać, wiesz, skąd jest, on wiesz, bo wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Nie z Karczewia, tylko z samej Warszawy, bo mówię, że to Polska. Danej Warszawy, jak... W szkołach i przedszkolach, ale również w ośrodkach szkolenia kierowców. Jakby też chciał przez to powiedzieć, że mądrzejszy jest od papieża. Mareczek. Między innymi w ramach tych warsztatów... No tak, to są ludzie, że dożywają, wiesz, 80 lat za tą głupotą, no się nigdy nie zmieniając, ewolucjonując nigdy. Gdzie myślę, że zostało przeszkolonych prawie 50 tysięcy przyszłych kierowców, których uświadamiamy właśnie i mówimy o zagrożeniach na przejazdach kolejowo-drogowych, którzy szkoląc przyszłych kierowców mieli tą świadomość, że nie można dzisiaj jeździć na pamięć na żadnym przejeździe kolejowo-drogowym, bo pociągi równie dobrze mogą być opóźnione, może jechać więcej tych pociągów, może zostać zmieniony rozkład jazdy. Nie można dzisiaj sugerować się tym, że ten pociąg jechał rano o 5 czy o 7 i następny pociąg będzie, nie wiem, wieczorem o 19 albo w przyszłym tygodniu. No właśnie wydarzył się ten tragiczny wypadek związany z instruktorem i z kursantką. Instruktorowi udało się z pojazdu wyskoczyć, kursantce nie i ofiara śmiertelna, prawda? No to są takie rzeczy też się zdarzają. Wydawać by się mogło osób absolutnie profesjonalnie do tego przygotowanych. No tak, to jest trudno w tym przypadku dokładnie mówić, bo Komisja Kolejowa tutaj no, pracuje nad tym, trwa postępowanie, także nie chciałbym się do tego bezpośrednio odnosić. Natomiast należy pamiętać właśnie, że przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym, zresztą też leciało mi słowo. Prawo o ruchu drogowym też mówi o tym, że kierowca ma zachować ostrożność przed każdym przejazdem, niezależnie w jaki sposób ono jest szerzone. Pamiętajmy, że tam, gdzie jest człowiek, ten człowiek też może zasłabnąć, albo z jakichś powodów tych urządzeń rogatkowych na przejeździe nie zasnąć. Stąd ta ostrożność jest wymagana na każdym przejeździe kolejowym. Panie dyrektorze, a czy naprawdę dobrym rozwiązaniem i czy możliwym rozwiązaniem dla polskich linii kolejowych byłoby rozpoczęcie budowy tych wiaduktów nad tymi przejazdami? Panie, które... Ja muszę wejść słowo. Ja bym powiedział, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i nie, że rozpoczęcie tej budowy, bo my budujemy. Ja tylko przypomnę, że w ostatnich 3 latach wybudowaliśmy 180 wiaduktów. Teraz, w tym roku, jest następny program uruchomiony wspólnie z samorządami, w którym chcemy wybudować następne 180 wiaduktów i zastąpić skrzyżowania o największym iloczynie ruchu, o najtrudniejszych, że tak powiem, warunkach technicznych, nowymi wiaduktami i skrzyżowaniami dwupoziomowymi, bo tylko takie skrzyżowania są najbardziej bezpieczne i tu nie ma odwołania. Też muszę przypomnieć, że w ubiegłych latach kilkaset wybudowaliśmy nowych przejazdów, gdzie zmieniliśmy kategorię właśnie na kategorię B, szerzoną, umówmy się, urządzeniem technicznym i w obecnym roku i w następnym kolejne 180 przejazdów oddamy z podwyższoną kategorią, właśnie kategorią B. Tych przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce przybywa. A ile jest przejazdów, panie dyrektorze, ile jest przejazdów w sumie, tych takich malutkich i tych takich ogromnych? Znaczy, można powiedzieć tak, obecnie w Polsce eksploatowanych jest około 12,5 tysiąca przejazdów kolejowo-drogowych. Ta cyfra z roku na rok spada, bo są właśnie między innymi budowane wiadukty. Z tych przejazdów kategorii A, o którym pan doktor kocham, jest około 2300. Przejazdów kategorii B około 1300. Kategorii
Polski. Ja myślę, że to bardzo dobrze, że budowane są nowe wiadukty, że dba się o to, żeby te przejścia były bezkolizyjne. Fajna jest także akcja, która jest prowadzona w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego wśród instruktorów, ale ja chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. To, co się stało w Małopolsce, to jest być może taki przypadek w skali Polski, mówię o egzaminowaniu, szczególny, bo tak naprawdę egzaminy są tylko w dużych miastach. W tych dużych miastach nie ma w ogóle przejazdów. Instruktorzy uczą, no bo nie mają obowiązku uczenia poza obszarem zabudowanym, prawda? Wystarczy, że sobie wezmą jakąś drogę w mieście, która umożliwia większą prędkość. Uczą pod zdanie egzaminu i tak naprawdę ci przyszli kierowcy, oni nie mają gdzie się nauczyć prawidłowo zachowywać wobec przejazdu kolejowego. No, sytuacja nie jest taka prosta. Ja się cieszę, że to się poprawia, aczkolwiek ze statystyk, nawet na chyba portalu kolejowym Bezpieczny Przejazd wynika, że od 2015 roku trochę nam się to bezpieczeństwo tutaj psuje. Był ładny spadek, psuje nam się, ale mam nadzieję, że to jest tylko taka fluktuacja po prostu przejściowa. Panie doktorze, tutaj chyba skomentować ten wzrost. Trzeba powiedzieć też o tym, że ostatnio w Polsce zmieniło się podejście do pojęcia infrastruktury kolejowej i pewne elementy, które do tej pory nie były po prostu infrastrukturą kolejową, tutaj mam na myśli bocznice, w tej chwili są zaliczane. I wtedy w tych poprzednich latach statystyki z tamtych obszarów nie były brane pod uwagę, także trzeba też o tym pamiętać. Natomiast no, zgadza się, że po prostu dalej musimy dążyć do obniżenia tych parametrów. Tak, to bezwzględnie po prostu trzeba to bezpieczeństwo poprawić, zarówno od jednej, jak i od drugiej strony. Ja od strony tutaj może innowacyjnych zabezpieczeń powiedziałbym o jeszcze jednym rozwiązaniu, ponieważ mówiliśmy o zabezpieczeniu, czyli oddzieleniu pojazdów drogowych od drogi kolejowej. Mówiliśmy o analizie ryzyka. Jeszcze jest trzecie podejście, które się rozwija na świecie, które istnieje oczywiście w wielu przypadkach, to jest wykrywanie przeszkody na przejeździe kolejowo-drogowym w momencie, kiedy jest już, kiedy rogatki są zamknięte, kiedy ostrzeganie jest załączone. Są to systemy w takich przejazdach, w których nie ma dróżnika. Są do tego wykorzystywane różne technologie, są to radary, są to lidary, są to kamery termowizyjne i tutaj już dyrektor Kioczyński powiedział o tym, że droga hamowania to jest rzędu 1 km, także trzeba sobie uświadomić, że nawet jeżeli taka przeszkoda zostanie wykryta, to nie zawsze się uda do końca zahamować, tak? Natomiast można próbować i oczywiście takie systemy próbuje się podłączać do systemu sterowania ruchem kolejowym. W tej chwili wdrażamy na kolejach polskich interoperacyjny system sterowania ETCS, który ma ujednolicić system sterowania w całej Europie. I ten system przy odpowiednim poziomie zaawansowania technicznego też umożliwia automatyczne rozpoczęcie zatrzymywania pociągu po wykryciu takiej przeszkody. A więc tutaj też i tutaj jest rola uczelni, rola po prostu też i specjalistów od kolei w zakresie takich prac, żeby takie prace prowadzić, żeby rozwijać i żeby automatyzować również to zabezpieczenie przejazdów kolejowo-drogowych. Ale chyba najważniejszą rzeczą, z czym wszyscy panowie tutaj mówiliście, to są zachowania ludzkie. To znaczy, tak, w jaki sposób my, kierowcy, musimy mieć świadomość, że nie mamy szans z pociągiem i w jaki sposób my, kierowcy, zachowujemy się przed przejazdem, w czasie przejeżdżania przez przejazd, dojeżdżania do przejazdu, bo tak naprawdę to nasze życie, panowie, jest w naszych rękach. Mówię, z pociągiem, panie dyrektorze, dobrze mówię, że z pociągiem kierowca nie ma szans. Jak tam było? Niestety nie. I trzeba tu pamiętać, ja bym dodał jeszcze panie redaktorze jedną rzecz, że kierowca nie ma szansy, ale taki wypadek z pojazdem, szczególnie kiedy są to ciężkie samochody ciężarowe, może się odbyć skutkiem również negatywnym, nie tylko kolejenia, ale również ofiar pociągu. Ja przypominam, że w ubiegłym roku mieliśmy kilka wypadków, gdzie, no i na Opolszczyźnie, gdzie
człowiek w bajki wierzy, wierzy w bajki, wierzy w Matkę Boską i leci, że Matka Boska już pomoże, że Matka Boska pomoże, tak, 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 i leci. Co z tego? Stasio też po ulicy klęczy, Matka Boska pomoże. Dyrektor ośrodka certyfikacji transportu Politechniki Warszawskiej. Albo ja się pedofil. Dziękuję za uwagę. Wierzy, że Matka Boska mu pomoże. Dziękujemy, dobra. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co ja dziś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, 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 Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. A nie, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się trafię i obciera omelet. Zostaw go. Widocznie coś go spędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapę, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Rozpoczęto procedury ekstradycyjne, które zakończyły.
zakończyły się decyzją władz USA o wydaniu Polsce skazanego w aferze FOS. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Przybieczewski wkrótce zostanie przetransportowany do kraju i że w Chicago są już policjanci, którzy będą go eskortować. Biuro szeryfa w Clearwater podawało jednak, że skazany cały czas znajduje się w lokalnym więzieniu. Prawdopodobnie była to celowa kampania dezinformacji podjęta przez amerykańskie służby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od 11 w warszawskim Ogrodzie Saskim, ale również w innych miejscach w Polsce i na całym świecie trwa Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Powieść interpretuje kilka pokoleń aktorów. Jolanta Fraszyńska przyznaje, że czyta Żeromskiego, by wydobyć z tekstu wszystko, co najlepsze i najpiękniejsze. Żeby dostać też taki materiał aktorski, który pozwoli mi się bawić i nie zanudzić Państwa. To jest bardzo piękne wyzwanie, no i Żeromski jest wielki pod tym względem, bo tak kolorowo, tak gęsto, tak nieprawdopodobnie długie zdania i różne określenia do tak zwanej kropki, że to trwa i trwa. Powieść Stefana Żeromskiego to podsumowanie pierwszych lat niepodległości Polski. Do tej pory ukazało się około 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. W konsulacie generalnym w Grodnie wręczono odznaczenia Orderu Krzyża Niepodległości 5 kombatantom Armii Krajowej, którzy mieszkają na Białorusi. W uroczystości wzięła udział wicemarszałek Senatu. Maria Koc dziękowała weteranom za walkę o wolną Polskę. To są nasi bohaterowie, im zawdzięczamy wolność, bo to, że Polska jest teraz krajem wolnym, niepodległym, to zawdzięczamy także tym żołnierzom, którzy o tę wolność i niepodległość walczyli w czasie II wojny światowej, walczyli także tutaj, na Grodzieńszczyźnie. Po uroczystościach weterani wraz z wicemarszałek Marią Koc uczestniczyli w Narodowym Czytaniu Przedwiośnia. Egipski sąd podtrzymał wyrok skazujący 75 osób na karę śmierci w związku z protestami z 2013 roku. Wyroki więzienia otrzyma ponad 600 osób. 47 z nich dostało karę dożywocia. Wśród skazanych są nieletni i dziennikarze. Wyrok zakończył masowy proces osób oskarżonych o morderstwo i podżeganie do przemocy podczas protestu Bractwa Muzułmańskiego w Kairze. W sierpniu 2013 roku, po blisko miesiącu protestów, które wybuchły po odsunięciu od władzy wywodzącego się z Bractwa Islamistycznego prezydenta Muhammada Mursiego, egipskie władze zlikwidowały dwa obozowiska demonstrantów w Kairze. Służby bezpieczeństwa zabiły i aresztowały setki protestujących. Egipskie władze utrzymują, że podczas protestów z 2013 roku wielu demonstrantów było uzbrojonych, a w starciach według władz miało zginąć 43 policjantów. Mursiego od władzy odsunięto w tym samym roku, a wojsko dowodzone wówczas przez Abdel Fattaha el-Sisiego, który rok później został wybrany przez prezydenta, obecnie sprawuje drugą kadencję. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Miejscami w pasie centralnym może przelotnie padać deszcz, w nocy będzie pogodnie. Temperatura od 10 do 14 stopni, wiatr słaby, północno i południowo-zachodni. Jutro na ogół pogodnie, przelotny deszcz może pojawić się na krańcach wschodnich. Na termometrach od 20 do 26 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut temu minęła godzina 21.